Dobry dzień dobry. Widzimy się po raz kolejny na naszych zajęciach z kursu C Online. Więc na początek sama współpraca zespołowa, czy też współpraca grupowa. Był taki fajny przykład na podstawie budowania samochodu. O, obrazki są. Generalnie tak tradycyjnie, jak się wytwarza oprogramowanie, że mogą być oddzielne zespoły. Jeden zespół robi koła, inny robi to zawieszenie, kolejny robi karoserię, a na koniec sobie łączymy to wszystko, czyli integrujemy w jedność. Wychodzi samochód. Problem jest zawsze na końcu, w tej fazie integracji. Później się okazuje, że jednak y, zawieszenie gdzieś jest troszeczkę za długie, a karoseria za krótka. Elementy nie pasują do siebie. No niedopasowanie takie zwykłe nastąpiło, gdy każdy robił sobie tak w izolacji swój własny kawałeczek i dopiero na koniec następuje połączenie. No i trzeba to jakoś docierać, modyfikować i ta faza łączenia na koniec jest właśnie najgorsza. Natomiast podejście skramowe mówi, żeby robić coś przyrostowo. To się opiera na tym, żeby dostarczyć już najszybciej, jak tylko się da, już po pierwszej iteracji, kompletny, znaczy nie kompletny, ale już działający produkt. To bardziej by można było powiedzieć, tak, no po co nasz klient potrzebuje tego samochodu? Bo chce się szybciej poruszać pewnie z punktu A do punktu B. To co my możemy zrobić, powiedzmy, za jeden dzień? No, żeby się szybciej poruszał, możemy mu dać deskorolkę. Deskorolkę spokojnie zrobimy w jeden dzień, cztery kółka i deska i już będzie mógł się szybciej poruszać. Drugiego dnia cały zespół się zbiera i patrzy, hmm, może żeby mu było praktyczniej albo troszeczkę bezpieczniej, żeby miał większą kontrolę, to dorobimy mu kierownicę i będzie miał hulajnogę. A później kolejnego dnia już wiecie, jak na przykład do tego dołożyć jeszcze łańcuch i pedały i zrobić tak naprawdę i siodełko i zrobić z tego rower. Więc produkt się coraz bardziej tak rozrasta, coraz bardziej funkcjonalny. Powiedzmy, że na rowerze można jeździć nawet szybciej niż na hulajnodze. Później ktoś stwierdza, że no, do roweru moglibyśmy wstawić silnik. I klient ma już motocykl, więc na koniec dopiero gdzieś ten motocykl przerabiamy, dodajemy mu funkcjonalności, czyli zastosujemy jakąś kabinę i powstaje nam jakiś samochód. I tu chodzi o taki przyrost produktu. Zauważcie, że tutaj. Takim klasycznym podejściu, no klient nie może użyć tego produktu, może go użyć dopiero na sam koniec. Natomiast tutaj już po pierwszej iteracji, już po pierwszym możliwym dniu dostarczyliśmy klientowi najprostszy działający produkt, który jest takim malutkim krokiem w kierunku jego oczekiwań. A potem klient oczywiście już gdy go używa, na bieżąco go testuje i może wam odpowiadać, czy to jest coś, co mu pasuje, czy w tą stronę trzeba iść. To jest tak zwane MVP, czyli minimum viable product. Minimalny produkt który jest potrzebny do tego, żeby już coś no, pokazać klientowi odpalić. Chciałbym wam powiedzieć troszeczkę więcej o estymowaniu zadań, powiem, że teoria wskazuje, że dość fajnym sposobem na takie lepsze szacowanie jest, jak już sobie oszacujecie w ogóle zadanie i myślicie, że to jest najwięcej, ile możemy dać, i na pewno tyle będzie, to jeszcze to pomnożyć przez pi. Inny sposób należy zwiększyć rząd wielkości, czyli jeżeli ktoś wyestymuje, że no 5 godzin. No, to być może lepiej dać temu 5 dni, a nie 5 godzin. Albo jak ktoś mówi, że 3 dni, no to nie, to 3 tygodnie. Albo jak tygodnie, to nie, to zwiększmy, że nie tygodnie, tylko miesiące. A jak ktoś estymuje w miesiącach, to zwiększmy na lata. No, ale tak naprawdę w praktyce do takiej estymacji wykorzystuje się pokera. Ale tutaj mam na myśli troszeczkę innego pokera. Jest scram poker. Zasady są takie. Zadań nie estymuje się w jednostkach czasu. Całym zespołem wybieracie jedno zadanie, które Waszym zdaniem jest najłatwiejsze. Najłatwiejsze ze wszystkich innych i jemu dajecie wartość 1. A później do szacowania kolejnych zadań będziecie używali liczb wartości z ciągu Fibonacci'ego. Jest jeszcze nieskończoność, jeśli ktoś uważa, że tego zadania się nie da zrobić, ewentualnie, że są jakieś inne przeszkody albo należy je podzielić. Znak zapytania, czyli że się nie ma pojęcia. Czasami też spotykacie wśród zestawu kart kawę, czyli że czas na przerwę. Jednostką taką, ja tutaj mówiłem po prostu do tej pory, że są jakieś wartości punktowe, natomiast ta jednostka to jest SP, Story Points, i to jest taka zupełnie abstrakcyjna miara, te punkty. Na przykład tutaj napisałem, że możecie pomyśleć, że to zadanie jest warte 5 kasztanów. Informacja zupełnie nieprzydatna, dlaczego to zadanie jest warte 5 kasztanów, ale jeżeli już porównacie 2, to jest za 5, a to za 8, no to już widzicie zależność. Aha, tam to kosztuje więcej kasztanów, więc pewnie jest jakieś bardziej wartościowe albo bardziej skomplikowane. I tak naprawdę, taki jeden story point może dla jednej osoby oznaczać godzinę, a dla innej z tego samego zespołu, na przykład, dzień pracy. Każdy ma różne umiejętności i może to inaczej interpretować. A sam przebieg estymacji wygląda tak, że całym zespołem, jak już sobie macie podział na zadania, musicie sobie omówić dokładnie to wybrane zadanie, konkretne, na którym się aktualnie skupiacie, które estymujecie, aby mieć pewność, że każdy rozumie tak samo. A później, gdy wszyscy są gotowi, powinni jednocześnie wyciągnąć kartę ze swoją estymatą. I jednocześnie dlatego, aby się nie sugerować innymi. Jeżeli rozbieżności są duże, to trzeba to przedyskutować, bo to znaczy, że różnie zrozumieliście zadanie. Jeśli ktoś dał danemu zadaniu 2 story pointy, a ktoś inny 21, no to różnica jest bardzo duża. I najlepiej, aby te osoby, które dały te skrajne wartości się wypowiedziały, dlaczego uważają, że 2, albo dlaczego, że 21. Jeśli rozbieżności natomiast są małe, na przykład ktoś daje, większość ludzi daje 5, reszta połowa dała piątki, połowa ósemki, to się zazwyczaj albo uśrednia, albo wspólnie już zgadza na jakąś wartość, zazwyczaj tą wyższą, czyli po prostu się daje 8. Kolejna rzecz, taka dość ważna, to jest odpowiedzialność zbiorowa. Ciężko jest kogoś winić za to, że zachoruje właśnie albo że no, akurat ma jakiś bardziej napięty grafik. W szczególności, jeśli ktoś zachorował, być może coś nagłego się stało, nie mógł was powiadomić, że go nie będzie, nie będzie mógł czegoś zrobić. Dlatego taki daily jest bardzo ważny. Z jednodniowym opóźnieniem się dowiecie, że jest jakiś problem, albo ktoś się nie pojawił, a powinien. I gdy tylko się dowiecie, że ktoś z załogi nie domaga, więc albo sam to powie, albo wy widzicie, że nie ma kontaktu od tej osoby, no to uznajecie, że to zadanie trzeba ratować. I powinniście od razu pomyśleć, co tutaj zrobić, rozpocząć jakieś prace naprawcze. Przede wszystkim, jeśli ktoś na przykład wie o swojej nieobecności, a przykładowo ma niedokończone zadanie, to powinien jak najszybciej to wkomitować, na przykład na swojego branża, takie niedziałające, rozgrzebane, żeby mogły pozostałe osoby tą pracę już odebrać i kontynuować. Są też różne dobre praktyki współpracy zespołowej. Pair programming, jak sama nazwa wskazuje, to jest programowanie w parach. Pair programming... Zakłada, że wy we dwie osoby zrobicie jedno zadanie. Mob programming to jest odmiana per programmingu. Przy per programmingu mamy dwie osoby, a przy mob programmingu wiele osób. Zazwyczaj jest tak, że jedna osoba siedzi przy klawiaturze, a reszta patrzy, co tam ta osoba rzeźbi. Jest też taka forma jak coding dojo, gdzie osoby co cyklicznie co jakiś czas zmieniają się przy klawiaturze, i ta osoba, która pisze, nazywa się kierowcą, driverem, a reszta, które obserwuje, to są nawigatorzy. I tak jak kierowca podczas rajdu ma no, swojego nawigatora, który mówi gdzie jechać, no to osoba, która pisze, być może ma pojęcie i wie gdzie jechać, ale nie, jeżeli nie ma, no to inne osoby podpowiadają, gdzie, co ma teraz zrobić. I to ta osoba, która pisze, ma to napisać, bo dzięki temu się nauczy. Być może nie znała jakiegoś konceptu, ale bardzo fajnie wiedza przepływa w ten sposób. Peer Code Review: jeżeli programujecie co najmniej w dwie osoby albo więcej, to już na bieżąco druga osoba wam robi Code Review podczas pisania tego kodu. Natomiast jeżeli piszecie samemu, no to po prostu wysyłacie to zadania, zgłaszacie zadanie na Githuba, mówicie, że jest gotowe. No i ktoś inny dopiero wtedy sprawdza i patrzy, daje wam uwagi, pisze komentarze i Wy to możecie poprawiać na bieżąco. Lepiej jest dostarczyć, na przykład pracując w parach 4 zadania na 8 niż 0 na 8, a jednocześnie mając je wszystkie rozpoczęte. Każde zostało rozpoczęte, ale żadne nie zakończone, więc tak naprawdę no, nic nie dostarczyliście. Bardzo ważne jest to, żeby nie było takich odgórnych przypisań osoby do zadań. Ważną zasadą jest też, żeby jedna osoba miała maksymalnie tylko jedno zadanie, które ma w danej chwili. Czasami będzie tak, no, że zadanie jeszcze czeka w review, jeśli nie uznaje za zakończone, ale jeżeli zadanie już oddajecie do review, czyli Wy uważacie, że skończyliście pracę i inni teraz będą się wyżywać i komentować wasz kod. No to trochę możecie poczekać na niektóre komentarze. Być może nie wszyscy są aktualnie dostępni, no to wtedy powiedzmy, że możecie sobie już wziąć kolejne zadanie z listy, zobaczyć co tam jest i próbować się w nie wgryzać, zaczynać implementować. A w międzyczasie, jak będą spływały uwagi do poprzedniego, no to je będziecie poprawiać. W skramie jeszcze są takie trzy rzeczy, jeśli miałbym dopowiedzieć. Ogólnie w projektach są trzy zmienne albo stałe. Termin, czyli na kiedy co ma być dostarczone, ludzie, ile jest osób w zespole. Zakres, czyli co ma być dostarczone. W takim klasycznym podejściu macie tak, że na sztywno jest termin i na sztywno jest zakres. Ma być dostarczona taka aplikacja, taka funkcjonalność, na przykład za pół roku. A już project managerowie sobie żonglują ilością osób. No to damy tutaj 20 osób do pracy nad tym, no i powinni zdążyć. A jak nie, to będziemy dorzucać kolejne osoby. No i potem wychodzi, że 9 kobiet urodzi według takich wyliczeń dziecko w jeden miesiąc. Natomiast w skramie jest troszeczkę inaczej. Bo przyjmuje się, że sztywna jest liczba ludzi w zespole, więc to się nie zmienia, natomiast zmienia się i można też przyjąć, że czas, chociaż czasem też można troszeczkę bardziej żonglować, więc czas i zakres są elastyczne. I to jest tak, że zespół sobie estymuje i zespół mówi, ile on dostarczy i na kiedy.